premiera Jarosława Gowina. Panie premierze, bardzo prosimy. Państwo, prezydenci, mistrzowie, wójtowie, panie prezesie, wszyscy szanowni państwo. To jest dla mnie bardzo ważny moment. Jako dla ministra, jako polityka i jako człowieka. Bo to jest moment, kiedy zapowiedzi, obietnice, plany przeoblekają się w czyn, w konkret, stają się faktem. Pewnie większość z nas pamięta, jak spotkaliśmy się tutaj 4 miesiące temu i podpisaliśmy porozumienie dotyczące założenia spółki społecznej inicjatywy mieszkaniowej. Dziś realizujemy jego treść. Dziś ogłaszamy powstanie SIM łódzki. Razem z miastami Bełchatów, Brzeziny, Pabianice, Radomsko, Sielec i Skierniewice oraz z gminami Bełchatów i Radomsko na gruntach o powierzchni około 10,5 hektara wybudujemy 650 mieszkań. Mieszkań dla rodzin, mieszkań, dzięki którym życie tych rodzin stanie się lepsze. Skończył się pomysł na społeczne inicjatywy mieszkaniowe. No, najkrótsza odpowiedź brzmi, że z potrzeby. Po pierwsze, w Polsce bardzo potrzebujemy mieszkań o dobrym standardzie, dostępnych dla osób czy rodzin o umiarkowanych dochodach. Czyli dla tych, którzy nie mogą sobie pozwolić na zakup drogiego mieszkania na rynku deweloperskim, ale mogą płacić umiarkowany czynsz. Po drugie, w Polsce bardzo potrzebujemy mieszkań w mniejszych miastach i miejscowościach, a nie tylko w wielkich metropoliach, bo rynek mieszkaniowy rozwija się niezwykle dynamicznie. Być może Państwo pamiętacie, że już 4 miesiące temu mówiłem o tych przeszło 220 tysiącach mieszkań oddanych do użytku w ubiegłym roku. To rekord od bodajże roku 1979. Dane za pierwszy kwartał też są bardzo optymistyczne. Rozpoczęto budowę rekordowo dużej liczby nowych mieszkań. Problem polega na tym, nie tylko na cenie tych mieszkań, problem polega też na tym, że one powstają w ogromnej większości w tych dużych metropoliach. Natomiast takie miasta jak Radomsko, jak Bełchatów, Brzeziny, Pabianice, Sielec i inne reprezentowane w społecznej inicjatywie mieszkaniowej łódzkie też potrzebują mieszkań po to, żeby się rozwijać, żeby przyciągać, a nie tracić mieszkańców. No i teraz było takie pytanie, jak wyjść naprzeciw tym dwóm potrzebom, bo wszystkie pozostałe rządy, wszystkie wcześniejsze rządy, również nasz rząd w poprzedniej kadencji, ja bym próbował, no i wychodziło tak sobie. Tym razem pomysł pani minister Anny Korneckiej był inny. Wyszliśmy z założenia, że nie da się odpowiedzieć na te potrzeby, zrealizować tych potrzeb bez ścisłej współpracy rządu z samorządem. Że musimy po prostu uwolnić ten ogromny potencjał, który tkwi na szczeblu lokalnym. Bo samorządy dysponują gruntami pod budowę, chociaż czasami te grunty, tak się dzieje bodajże w Pabianicach, dostarcza także Krajowy Zasób Nieruchomości. To samorządy kontrolują proces planowania przestrzennego. Najlepiej znają też potrzeby mieszkańców i lokalny rynek. Natomiast zadaniem rządu jest dostarczanie odpowiednich przepisów i wsparcia finansowego. I to wsparcie finansowe, jak Państwo wiecie, w społecznych inicjatywach mieszkaniowych jest naprawdę bardzo duże. Szanowni Państwo, chciałbym dzisiaj w tym naprawdę bardzo uroczystym momencie podziękować wszystkim partnerom. Pozwólcie, że o jednej osobie powiem ze szczególną wdzięcznością, to jest pan wojewoda Krzysztof Cieciura, który od samego początku niezwykle zaangażował się w realizację tutaj
nie tylko w Radomsku, ale właśnie w tych wszystkich miastach i gminach społecznej inicjatywy mieszkaniowej. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować Państwu samorządowcom. Naprawdę okazaliście się takimi prawdziwymi matkami i prawdziwymi ojcami swoich lokalnych ojczyzn. Dzisiaj wszyscy widzimy, że ta nasza współpraca ma sens, że dobre rzeczy w Polsce dzieją się wtedy, kiedy współpracujemy ze sobą, a nie dzielimy się i skłócamy. Że ta współpraca przynosi bardzo konkretne efekty. Teraz pozostaje działać konsekwentnie i wtedy na własne oczy zobaczymy, jak pierwsze rodziny już wkrótce będą wprowadzać się do mieszkań w Radomsku i w innych miastach objętych społeczną inicjatywą mieszkaniową Radomską. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję wszystkim Państwu za Wasze zaangażowanie i udział w tym przedsięwzięciu. Sam jestem dumny z tego, że mogę do niego przyłożyć swoją cegiełkę. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Panie premierze, panie wojewodo, panie i panowie prezydenci, burmistrzowie, wójtowie, panie prezesie, szanowni państwo. Niezwykle cieszy mnie ta chwila, ponieważ kilka miesięcy temu byliśmy w tej samej sali, w tym samym gronie i deklarowaliśmy chęć przystąpienia do społecznej inicjatywy mieszkaniowej SIMO Łódzkie. Dzisiaj tak naprawdę to staje się faktem. To też jest dowód na to, że przez te kilka miesięcy weryfikacji warunków, jakie postawiliśmy przed społecznymi inicjatywami mieszkaniowymi i przed Państwem, samorządowcami, no, że te warunki są akceptowalne, są dla samorządów atrakcyjne i że nasza współpraca dzisiaj może się zmaterializować w postaci powołania tej spółki. Ten program mieszkaniowy jest dokładnie adresowany, to mówiłam 4 miesiące temu, do takich miast jak Radomsko, jak Sieradz, jak Skierniewice, Pawianice. Tutaj też mamy gminy, które do tego programu również przystępują. Pan premier wymienił wszystkie. To niezwykle cieszy, bo tak naprawdę chcemy pobudzić rynek mieszkaniowy, stworzyć dla Polaków szeroką ofertę mieszkań, mieszkań na wynajem z opcją dojścia do własności, właśnie między innymi po to, żeby przeciwdziałać tym wszystkim negatywnym zjawiskom, które obserwujemy na rynku mieszkaniowym, że w zasadzie mamy monopol jednej oferty, tej oferty komercyjnej zakupu mieszkania i długo, długo nic, większość Polaków jest na rynku mieszkaniowym wykluczona i nie ma oferty dostosowanej do ich potrzeb i do ich możliwości zarobkowych. W ramach społecznych inicjatyw mieszkaniowych finansujemy bezzwrotnie część inwestycji. To jest znaczna część inwestycji, bo w przypadku mieszkań społecznych czynszowych nawet 45% kosztów całości przedsięwzięcia jest finansowane bezzwrotną dotacją, czy to z funduszu dopłat, czy z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. Takie warunki stworzyliśmy od początku tego roku właśnie po to, żeby społeczne budownictwo czynszowe w naszym kraju mogło się rozwijać i abyśmy mogli zwiększyć ten udział mieszkań, tanich mieszkań na wynajem o umiarkowanym czynszu w naszej ofercie mieszkaniowej. SIM-y mogą budować również mieszkania socjalne, mieszkania komunalne i wówczas korzystają również z znacznie podwyższonego dofinansowania. Z 35% zwiększyliśmy dofinansowanie do 80% kosztów inwestycji. Taka inwestycja nie może się już nie opłacać, nie może się zwrócić. Do tego wsparcie tutaj organizacyjne Krajowego Zasobu Nieruchomości, ale także dostarczanie gruntów pod zabudowę jest pewnym, składa się na pewien całościowy montaż i atrakcyjność tego przedsięwzięcia. Ale to nie wszystko. Cały czas w ministerstwie pracujemy nad kolejnymi programami, nad rozszerzaniem tej oferty, nad kolejnymi inicjatywami i też zachętami dla samorządów do budowania mieszkań. Wiemy, że doskonale, że to jest Państwa jedno z takich podstawowych
zadań jako samorządów gminnych, a my chcemy dostarczyć Państwu możliwości, instrumenty do sprawnej realizacji Państwa zadań, właśnie po to, żeby pokazać, w jaki sposób można połączyć sprawnie i płynnie współpracę rządu z samorządem i osiągać cele, które sobie zakładamy. Bo bardzo często brakuje tego ostatniego elementu, czyli możemy wprowadzić każdą ustawę, ale bez tego elementu współdziałania na etapie jej wdrożenia i właśnie tym wdrożeniem jest powoływanie społecznych inicjatyw mieszkaniowych, takie przedsięwzięcia po prostu się nie udają. Chcemy tym programem udowodnić sprawną współpracę, ale także pokazać, że jesteśmy w stanie realizować założone cele i współpracować właśnie w takim być może nieoczywistym układzie ponadsamorządowym. Dziękuję bardzo, trzymam kciuki i będziemy tutaj na pewno śledzić postępy działalności SIM-u łódzkiego i mamy nadzieję na sprawną współpracę z Państwem. Dziękuję bardzo. Nie ukrywam, że jestem trochę przejęty, może wzruszony nawet, ponieważ dzisiaj jest ta chwila, która wieńczy ponad pół roku pracy naszej wspólnej, którą wykonaliśmy, aby doprowadzić do powołania dzisiejszej społecznej inicjatywy mieszkaniowej, pierwszej w województwie łódzkim, ale nie ostatniej. Jestem przekonany, że będą powstawać kolejne i z panem prezesem jesteśmy już posłowie w tej sprawie. Bardzo dziękuję panu premierowi, pani minister, za przygotowanie bardzo dobrych narzędzi prosamorządowych. Chyba ta ustawa, ten pakiet mieszkaniowy jest jednym z bardziej progresywnie nastawionych w stosunku do samorządów, ich potrzeb, oczekiwań, ustaw w ostatnich latach uchwalonych przez polski Sejm. To cieszę się, że nasze środowisko mogło w tym brać udział i mieć na to decydujący wpływ, bo dzisiaj, nie boję się tego powiedzieć, jesteśmy świadkami narodzin bardzo ciekawego projektu, którego wszyscy jesteśmy tak naprawdę ojcami, którego wszyscy jesteśmy matkami i za który bierzemy odpowiedzialność. Nie do końca wiemy, w jakim kierunku to wszystko pójdzie, bo być może zatrzymamy się na tych kilkuset mieszkaniach, ale ja jestem przekonany i mam takie marzenie, że w ramach SIM-u łódzkie nie dość, że będziemy mieli kolejne gminy, które będą chciały dołączyć do tego programu, ale będziemy mieli znacznie więcej mieszkań w ramach tych gmin, które dzisiaj wchodzą do tego SIM-u, ponieważ wiem, że Państwo już deklarujecie chęć wprowadzenia kolejnych gruntów. Zachęcam już dzisiaj do tego, abyśmy mogli to robić. I jako jeden z ojców tego projektu, tego programu, na pewno będę absolutnie się przyglądać, pomagać i wspierać wszystkie działania związane z SIM-em łódzkim. Tutaj w Radomsku, tutaj w naszym terenie. Nie ukrywam, że strasznie mi zależało na tym, aby SIM łódzkie miał siedzibę gdzieś poza Łodzią, gdzieś właśnie w łódzkim, bo to jest jeden z kolejnych jakby naszych ambicji, czy tej deglomeracji, jakby przenoszenia odpowiedzialności za pewne ważne aspekty poza te centra miejskie, poza aglomerację. I bardzo się cieszę, że spotykamy się tutaj w Radomsku. Nie wykluczam, że będziemy się spotykać w Bełchatowie, w Skierniewcach, w Sieradzu. To już będzie zależeć trochę od Państwa, od Rady Nadzorczej, od prezesów, od osób, które będą miały bezpośrednią odpowiedzialność za ten projekt. Ale jest to bardzo ważny sygnał, że my chcemy ten rozwój jakby dywersyfikować również w te mniejsze miejscowości spoza głównych centrów administracyjnych w danych województwach. Bardzo się cieszę, że dzisiaj Państwa tutaj w tym gronie widzę. Nie ma co ukrywać, że jesteśmy w gronie, można powiedzieć, takich prekursorów tego programu, tego jednego z pierwszych wielkich programów mieszkaniowych, które będzie w ostatnich, najbliższych latach realizowanych. I trzymam za Państwa kciuki, abyście te swoje inicjatywy na swoich gruntach, znaczy gruntach już SIM-u, ale gruntach w swoich miejscowościach mogli jak najszybciej oddawać do użytku, bo tak naprawdę mamy ogromną lukę mieszkaniową, którą SIM, mam nadzieję, że w części będzie w stanie uzupełnić. Bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję Państwu. Chciałem podziękować również panu prezesowi za naprawdę niesamowicie profesjonalne podejście i reagowanie na wszelkie kryzysy, wszelkie jakieś problemy, utrudnienia. Myślę, że kontakt między KZN-em a poszczególnymi samorządami był znakomity i chyba pierwszy raz spotkałem się z sytuacją, w której tak bardzo by na tą administrację rządową nie narzekano i
wszystkie te nasze zobowiązania były realizowane tak szybko i składnie. Jestem z tego szczególnie dumny i wdzięczny, ponieważ nie mam najmniejszej wątpliwości, że SIM Łódzkie jest chyba jednym z najważniejszych projektów, jakie miałem przyjemność, mam przyjemność prowadzić. Chciałbym je kontynuować, rozwijać, bo SIM Łódzkie, nie oszukujmy się, że SIM Łódzkie pozostanie po nas. Wiemy o tym, że ten projekt jest obliczony na co najmniej 15 lat. Ja nie planuję być na tej funkcji przez najbliższe 15 lat. Myślę, że część samorządowców również się przez ten czas zmieni. Dlatego jest to coś ponadczasowego, coś, co daleko wybiegnie poza nasze aktualne miejsca pracy i pełnione funkcje. Dlatego przekazujmy tą pałeczkę w przyszłości, nie wiem, że teraz, ale przekazujmy tą pałeczkę w jak najlepszym stanie z poszanowaniem takiego dobra wspólnego i przede wszystkim naszych mieszkańców, których reprezentujemy, bo to dla nich tak naprawdę wszystko budujemy. Bardzo dziękuję, życzę powodzenia i no i co, będziemy dalej nad tym pracować. Dziękuję bardzo. Z wielką przyjemnością chciałbym ogłosić w dniu dzisiejszym powstanie kolejnej społecznej inicjatywy mieszkaniowej, jaką jest KZN SIM Łódzkie. Dzisiejsza uroczystość to przykład, że nie rzucamy słów na wiatr i sumiennie realizujemy postanowienia, które sobie wspólnie nakreśliliśmy 4 miesiące temu. To tutaj w Radomsku w lutym bieżącego roku w towarzystwie pana premiera Jarosława Gowina, pani minister Anny Korneckiej, pana wojewody Krzysztofa Cieciury oraz strony samorządowej podpisaliśmy porozumienia o początku współpracy w zakresie realizacji inwestycji mieszkaniowych. Właśnie wtedy zobowiązaliśmy się do szybkiej i dynamicznej, efektownej pracy. Tutaj patrzę na prezydenta Sieradza, pana Pawła Osiewały, który raz w tygodniu dzwonił, prosił o większe zaangażowanie, o szybkość realizacji tego projektu i dzisiaj możemy z nieukrywaną satysfakcją mogę powiedzieć, że nasze rozmowy dotyczące założenia tego SIM-u właśnie się zrealizowały. Szanowni Państwo, w samych Pabianicach na działce o powierzchni 0,7 hektara będącej w zasobie KZN-u, którą wniesiemy aportem do tej spółki, powstanie około 60 mieszkań. Kolejne inwestycje będziemy realizować, tak jak pan premier i pani minister wspomniała, w Bełchatowie, w Radomsku, w Pabianicach, w Skierniewicach, w Sieradzu oraz w Brzezinach. Ogólna liczba mieszkań, które powstaną w SIM-ie Łódzkim, wyniesie około 650 mieszkań, ale jak rozmawialiśmy wcześniej z włodarzami, to jest, mam nadzieję, pierwszy etap tej współpracy i kolejne gminy będą wnosiły kolejne działki do tej spółki. Z tego miejsca chciałbym podziękować panu premierowi Jarosławowi Gowinowi oraz pani minister Anny Korneckiej za komfort pracy, jaką mamy. Dziękuję bardzo za te bardzo ciepłe słowa i pochwały dla pracowników i całego zespołu KZN-u. Kolejnie chciałbym podziękować, duże uznania kieruję w stronę pana wojewody Krzysztofa Cieciury, który, tak jak pan prezydent Ferenc od początku patronował tutaj rozmową, które przebiegało we wzorcowej atmosferze i wspierał nasze działania. Bardzo chciałbym podziękować przede wszystkim państwu, czyli włodarzom gmin i miast, stronie samorządowej za ogromne zaangażowanie, włożony wysiłek i determinację przy rozmowach dotyczące tego projektu. Mam nadzieję i głęboko wierzę, że dzięki planowanym inwestycjom zmienimy na lepsze życie wielu polskich rodzin. Serdecznie dziękuję Państwu za udział w tej inicjatywie i głęboko wierzę, że wspólnie zrealizujemy cel, jakim jest realizacja inwestycji mieszkaniowych w tym rejonie Polski. Bardzo dziękuję.